Wiemy, dlaczego Polacy nie zakrywają ust i nosa. Co piąty Polak nie wierzy w skuteczność maseczek. Blisko 60% Polaków w pełni świadomie i bez przymusu chce chronić siebie i swoje otoczenie, zakrywając usta i nos w miejscach publicznych. Korzystają oni z maseczek chirurgicznych oraz materiałowych wielokrotnego użytku, ale coraz częściej także po ochronę o wyższym poziomie zabezpieczenia. Agencja badawcza SWRSR na zlecenie BISAF, polskiego producenta maseczek FFP2 i FFP3, przeprowadziła badania opinii publicznej na temat stosunku Polaków do zakrywania ust i nosa w czasie pandemii COVID-19. W kwietniu 2020 rok po raz pierwszy wprowadzono w Polsce obowiązek zasłaniania ust i nosa. Od tego czasu maseczki stały się trwałym elementem garderoby. Polacy najczęściej korzystają z nich w punktach usługowych 67% i komunikacji publicznej 58%. Najrzadziej do zakrywania ust i nosa dochodzi podczas uprawiania sportu 21% i spotkań towarzyskich, w takiej sytuacji nieco ponad 10%. Badanych korzysta z maseczki. Wśród respondentów można wyróżnić dwie grupy. Pierwsza z nich zakłada maseczki ze względu na ochronę siebie i innych, druga robi to pod przymusem prawnym lub społecznym. Wyniki badań wskazują, że Polacy w większości są świadomi zagrożeń związanych z unikaniem środków ochrony osobistej. Blisko 60% badanych w pełni świadomie i bez przymusu chce chronić siebie i swoje otoczenie, mówi Michał Kuczyński z BISAF. Polacy zapytani o to, dlaczego nie zakrywają ust i nosa w miejscach publicznych, za przyczynę wskazują utrudnienia w oddychaniu 56,5%, brak wygody 31%, czy parowanie okularów 27,5%. Co czwarty badany uważa, że noszenie maseczki jest niezdrowe, a co piąty nie wierzy w ograniczenie transmisji wirusa poprzez zakrywanie nosa i ustęp. Czym Polacy zakrywają usta i nos? Wśród najbardziej rozpoznawalnych form zakrywania ust i nosa są jednorazowe maseczki chirurgiczne 79,6% i wielorazowe materiałowe 78,8%. W obu przypadkach popularność przekłada się na praktykę społeczną. Polacy najczęściej noszą maseczki materiałowe wielokrotnego użytku 46,6% oraz chirurgiczne 31,4%. Przewaga form materiałowych prawdopodobnie spowodowana jest sytuacją z początkowej fazy pandemii, kiedy zauważalny był deficyt maseczek jednorazowych. Z badań przeprowadzonych na zlecenie BISAF wynika, że co dziesiąty Polak korzystał ze sposobu zasłaniania twarzy o bardzo niskim poziomie zabezpieczenia, m.in. poprzez używanie części garderoby lub przyłbicy. Stosunkowo rzadko respondenci sięgają po maski FFP2 lub FFP3, czyli te o najwyższym poziomie filtrowania. Na co dzień korzysta z nich jedynie 12% Polaków, a ponad 30% miało ją na sobie przynajmniej raz. Maski o charakterystyce FFP2 i FFP3 filtrują wdychane i wydychane powietrze, oczyszczając je z zanieczyszczeń i drobnoustrojów. Używanie maseczek FFP3 pozwala ograniczyć transmisję koronawirusa prawie o 100%, tłumaczy Michał Kuczyński. Świadomość na temat charakterystyki masek FFP jest wśród respondentów stosunkowo niska. Jedynie co trzeci Polak utożsamia ten rodzaj masek z wyższym poziomem zabezpieczenia. Dlaczego Polacy unikają noszenia maseczek? Najczęściej powody są takie same jak w przypadku zasłaniania twarzy w miejscach publicznych. Dominuje wygoda i komfort użytkowania maseczek. Blisko 70% badanych wskazuje, że barierą w zakrywaniu ust i nosa jest utrudnione oddychanie oraz, jak uważa co drugi respondent, zawilgocenie maseczki. Jedynie 12% Polaków nie ma żadnych problemów związanych z użytkowaniem masek. Dla badanych dostępność maseczek nie stanowi bariery. Ich zakup odbywa się najczęściej w dyskoncie lub w hipermarkecie 31,3%, w aptece 25,1%, czy przez internet 12,7%. Podczas zakupu maseczki Polacy kierują się przede wszystkim ceną, możliwością wielokrotnego użycia i wygodą użytkowania. Badanie, co Polacy myślą o maseczkach.
Przeprowadzone zostało na zlecenie BISAF przez SW RSEARCH metodą wywiadu w online CAWI, na grupie 1017 osób, marzec 2021.